Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa. Dzisiaj będziemy rozmawiać z panią Reginą Wicher z Babylgórskiego Centrum Kultury. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. A o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? No naprawdę bardzo szeroki temat, tak szczerze mówiąc, bo mamy pasterskie rytuały. W tle tego wszystkiego jest Babia Góra. A to się wzięło z tego, że już za chwileczkę będzie w dniach 27-29 września tak zwana babiogórska jesień. I to się wiąże niesamowicie z ludowością, tak jak tylko i wyłącznie człowiek swoją stopą na ziemię położył. Tak właśnie to jest stary zwyczaj. A co to jest? Jedno z najważniejszych wydarzeń kultury w regionie Beskidów. Jest to festiwal corocznie prezentuje folklor babiogórski oraz sztukę ludową regionu. Impreza od początku swojego istnienia wypracowała własny, niepowtarzalny charakter. Babiogórska jesień przywraca pamięć o pasterskiej przeszłości regionu. Odbywa się u schyłku sezonu wypasowego, którego koniec wyznacza dzień świętego Michała Archanioła, czyli już za niedługo. Głównym zaś punktem babiogórskiej jesieni jest powitanie jesiennego redyku, czyli powrotu pasterzy z owcami do wsi. I proszę Państwa, no tutaj moje własne widzimisię, takie redyki, czyli te powroty pasterskie, dzieją się dosłownie na całym świecie. To nie jest tylko i wyłącznie wymysł babiogórski, bo pasterze, których praca nie jest łatwa, spędzali na tych halach, na turniach, ogólnie żywiąc na pastwiskach, bardzo dużą ilość czasu. I powrót z tych pastwisk zawsze jest niesamowicie huczną rzeczą. I co w tym roku będziemy widzieć na babiogórskiej jesieni? Konferencję naukową, muzealne korzenie pod Babią Górą, wernisaż pokonkursowej wystawy rzeźby Hałeczkowa Polana, magia Babiej Góry, czyli wystawa szczególnie zasłużonych osób dla kultury regionu Babiej Góry. Będzie bardzo ciekawe. Animacje i zabawy dla dzieci, widowisko właśnie tego redyku, czyli zejścia owiec z hal razem z pastuchami. Pokaz pasterskie na szałasie, scena festiwalowa, to będzie bardzo dużo regionalnych zespołów folkowych. Jednym z nich na przykład będą Trybunie Tutki, Targi Sztuki i Rękodzieła Ludowego oraz stoiska z potrawami regionalnymi przygotowane przez koło gospodyń wiejskich, więc będzie naprawdę tak, jak babcia nam ugotowała. Ale pani Regino, Babiogórska Jesień to jedno z najważniejszych wydarzeń kultury, tak jak powiedziałem, w regionie. Jak zaczęła się historia tego festiwalu i jak ewoluowała na przestrzeni lat? No jak zaczęła się, to pewnie mi będzie trudno mówić, bo Babiogórska Jesień jest moją równolatką, więc wystartowałyśmy razem. Natomiast no, początkowo to było po prostu małe święto społeczności miejscowej, żeby przypomnieć te pasterskie korzenie, czyli ten redyk właśnie, który schodzi na 29 września, na Dzień Świętego Michała. I początkowo to były nasze zespoły tworzone czasami też na potrzebę Babiogórskiej Jesieni. Natomiast no, rzeczywiście z czasem to święto bardzo mocno się rozrosło, w tym roku 40, więc no, jak widać co roku jednak jest sens organizowania tego święta. I tak jak pan powiedział, no, to jest jeden z najważniejszych festiwali w Beskidach, bo faktycznie mocno osadzony jest w tej kulturze tradycyjnej, w kulturze ludowej. Oczywiście to jest miks, to jest fuzja już teraz różnych folkowych zespołów, pewnych nowoczesnych rozwiązań też edukacyjnych, które stosujemy. Natomiast no, podstawą i kwintesencją tego jest właśnie powrót do tych pasterskich korzeni. Redyk jest najważniejszym, kulminacyjnym punktem tego święta i skupia najwięcej osób, myślę, co roku tych osób idzie z tym redykiem więcej. I to, że na całym świecie te zwierzęta są hucznie witane, no pewnie dla dzieci, dla turystów, też dla mieszkańców, to, że te owieczki sobie idą, jest to ładne widowisko. Natomiast jakby sens, dlaczego ono jest tak huczne i dlaczego jest tak radosne, no to właśnie musimy sięgnąć do przeszłości, gdzie pasterze pół roku spędzali na wysokogórskiej hali. Ta praca była niebezpieczna, bo na hali też czekało mnóstwo różnych niebezpieczeństw, o których dzisiaj często już nie myślimy,
bo one straciły może trochę na aktualności. Natomiast no, w momencie, kiedy pasterze wracają do wsi cali i zdrowi po pół roku nieobecności w domu, razem ze stadem, które było ważne dla wszystkich, no to tutaj już była radość, była muzyka, była zabawa, bo wszyscy szczęśliwie wrócili do domu. Ja tak sobie przypominam, że większość ludzi myśląc o takim czymś jak Reddick, to prawdopodobnie myśli, a jeden dzień się pobawią i tak dalej. Ale w dawnych czasach to tak nie wyglądało. To święto to było huczne i to głośne i nie trwało jeden dzień, prawda? Tak, to znaczy dlatego my się też bawimy trzy dni, rozpoczynając konferencję naukową, no bo tak jak mówię, chcemy też przy tej okazji no, mówić o tej kulturze, oczywiście o wielu aspektach kultury babiogórskiej, więc w tym roku właśnie te muzealnicze korzenie Babiej Góry, no też prywatne muzea, to co się też dzieje w naszych muzeach miejscowych, w muzeach na wolnym powietrzu, więc ta konferencja to rozpoczyna. Natomiast wystawa, o której pan powiedział, Hałeczkowa Polana, no to tutaj sięgnęliśmy też do już tematu Polany, więc ona jest, już nawiązuje do pasterstwa, natomiast Hałeczkowa Polana to jest tytuł bajki napisane przez panią doktor Kasię Ceklarz i zainspirowaliśmy się tym tytułem, żeby no, poruszyć też temat legend babiogórskich, postaci z tych legend, które no też bardzo często akcja tych legend, opowieści, podań dzieje się właśnie na tych magicznych, świętych polanach, które mieliśmy i halach, które wokół Babiej Góry się w przeszłości rozciągały, bardzo liczne. No a poza tym legendy, podania, samo pasterstwo jest tematem tak szerokim, że myślę, że dla artysty nie stanowi ono żadnego tutaj ograniczenia dla jego wyobraźni, fantazji i talentu. A tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod hasłem Powrót do korzeni. Jakie wartości i tradycje chcielibyście podkreślić i przywrócić do życia podczas tegorocznego jubileuszowego wydania? Powrót do korzeni faktycznie no taki temat, który... To znaczy my do tych korzeni mam wrażenie, że wracamy co roku. Oczywiście każda babiogórska jesień ma swój własny temat i wokół tego tematu no, budujemy całą scenę festiwalową, wszystkie działania edukacyjne, które się dzieją i animacyjne. Natomiast no, zawsze te jubileuszowe edycje sprawiają, że człowiek zaczyna szukać czegoś głębiej i ten powrót do korzeni, no zastanowiliśmy się nad tym, co tak naprawdę oznacza ten powrót do korzeni i mocno się to wiąże z pasterstwem, bo to jakby czym te korzenie tak naprawdę są, ja się zaczęłam też nad tym zastanawiać i myślę sobie, że najważniejsze, co my chcemy przywrócić przy babiogórskiej jesieni i co się mieści w tym, w tych korzeniach, no to dla mnie osobiście jest to na pewno wspólnota. To jest coś, co dzisiaj, dlaczego też powiedziałam, że to ten powrót stada do wsi był bardzo ważny dla wszystkich, mimo że właścicielami czy opiekunami, bardziej wolę to słowo, tych owiec było pewnie kilku czy kilkunastu gospodarzy. To nie była własność całej wsi formalnie czy prawnie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Ale takie stare powiedzenie, kto ma owce, ten ma co chce, dotyczyło całej społeczności. I gdyby popatrzeć do magii pasterskiej, to kiedy tam baca musiał wykonać wiele różnych czynności, żeby zapewnić dobry, udany wypas, obfitość mleka, obfitość serów u tych owiec, to bardzo często przewija się taki wątek, że nikt nie mógł mu w tym przeszkadzać. I jakby cała wieś musiała, cała społeczność musiała się tych zasad pilnować, żeby wszyscy skorzystali na dobrym i udanym wypasie bacy gdzieś tam na hali wysokogórskiej. Natomiast rzeczywiście to, co ważne i najważniejsze było w kulturze tradycyjnej, to była właśnie wspólnota, która dzisiaj mam wrażenie, że nie tylko w naszym regionie, w ogóle chyba w kondycji ludzkości wspólnota troszeczkę się rozbija. My lubimy być sami, ogradzamy swoje domy, prawda? Gdzieś lubimy się zamykać w tej przestrzeni i pewnie jest nam to też potrzebne w tempie życia, które dzisiaj mamy. Ale siłą wspólnoty zawsze i siłą społeczności była właśnie ta wspólnota, poczucie tej wspólnoty. Nie tyle, że mieszkamy blisko siebie, jesteśmy, pracujemy, tylko to poczucie bardzo silne, które na każdym etapie, czy w pracy, czy w duchowości, w obrzędowości, to są te korzenie
naszej kultury. Właśnie wspólnota, którą próbujemy poprzez ten festiwal przywrócić i oczywiście zapraszamy wtedy w trakcie Babie Górskiej Jesieni, zapraszamy do tej lokalnej wspólnoty też gości, którzy nas odwiedzają i to jest cudowne, że się mieszamy prawie jak to stado owiec po prostu. Spotykają się różne energie, różni ludzie, twórcy, artyści, turyści, każdy coś do tego festiwalu wnosi, więc to nie jest tak, że my jako organizatorzy wszystko zaplanowaliśmy. Tu się dzieje wiele rzeczy przy festiwalu, których też nikt nie widzi. To są kulisy, to są rozmowy, to są więzi, to są pewne wymiany, to jest wymiana doświadczeń, wymiana opinii o czymś. I to jest po prostu sens tego festiwalu, że ludzie są razem, mogą się spotkać, mogą się od siebie uczyć. I to jest ta wspólnota, to są te korzenie. I myślę, po to powstała Babia Górska Jesień. Tak mi się wydaje, że właśnie ludzie byli razem. Od siebie tak dodam właśnie na temat tej wspólnotowości. Ja przypominam sobie koniec lat 80., początek 90., gdzie mieszkałem z rodzicami w bloku takim, no, z wielkiej płyty. I tam była nawet odczuwalna ta wspólnota, bo wszyscy na piętrze się znali, a jak na przykład stwierdzili, że trzeba przemalować klatkę, bo jest brzydka, to tam się tworzyła impreza, naprawdę. Kobiety zaczęły znosić jakieś jedzenie, plus alkohol oczywiście się pojawiał, bo to zawsze tak to wyglądało. Jeden sąsiad miał gitarę, grał, a reszta malowała te ściany i było wszystko pięknie, ładnie. Ale dopiszę jeszcze swoje 5 groszy do tego sakrum, że Baca musiał coś zrobić, żeby to wszystko działo. Te sakrum pojawiało się w wielu aspektach rzeczy, które są ważne dla społeczności. I jak te owce się pojawiły, to także oczywiście tam działało, ale ja, od razu mi się przypomniały dwie inne czynności. Pierwsza to było rozpalanie ognia w chałupie, a drugie to tworzenie chleba, bo to jest jednak ten chleb powszedni, podstawa jedzenia, gdziekolwiek się nie pojedzie. I przy tym też bardzo dużo rzeczy sakrum się robiło, takich naprawdę magicznych, niesamowitych i fantastycznych. Ale wrócimy do tych pasterzy, bo ci pasterze właśnie ze względu na swoją rolę musieli radzić sobie z trudnymi warunkami pogodowymi, dzikimi zwierzętami, które na hali się tam pojawiały, chorobami owiec, co wymagało od nich no, sporej ilości wiedzy, umiejętności. I one właśnie były interpretowane jako te działania magiczne. Wierzono, że potrafią chronić swoje stada przed złymi mocami, często przed wiedźmami, szczerze mówiąc, odpędzać wilki, które były gdzieś nasłane przez jakimś wrogą im osobę, zapewniać owcom zdrowie, płodność i tak dalej, za pomocą właśnie amuletów, rytuałów. Jednym właśnie z głównych punktów festiwalu jest widowisko redyku, czyli zejście owiec z hali barankowej. I ja tu mam pytanie, jakie przesądy, zwyczaje, rytuały wiązały się z tą profesją pasterzy oraz praktykami magicznymi dawniej? Nie posługiwali się oni na przykład, czym oni się posługiwali, żeby zabezpieczyć te zwierzęta przed tymi rzeczami, które właśnie wymieniłem? Jak to wyglądało? Ja jeszcze nawiążę do tego chleba i ognia, bo one na hali też mocno obecne, więc po prostu rzeczywiście tutaj z domu się pewne rzeczy przenosiło. Natomiast no, to, ta wiedza, o której pan też przed chwilą powiedział, no to generalnie jej nosicielem był Baca. Pozostali juchasi, czy honielnicy, czyli chłopcy, którzy tam pomagali. Oni mieli za zadanie no już opiekować się konkretnie tym stadem owiec, wyprowadzać je na wypas. Baca był tym, kto posiadał taką ogromną wiedzę i to, że dzisiaj możemy o tej magii pasterskiej mówić, to jeżeli chodzi o nasz region, to jest też duża zasługa świętej pamięci dr Urszuli Janickiej-Krzywdy, która prowadząc badania no weszła jednak w środowisko zarezerwowane dla mężczyzn, i wiedza, którą my dzisiaj mamy dzięki niej, no była zarezerwowana tylko dla Bacy i jego następcy, więc na pewno było jej też trudno jako kobiecie wejść po prostu w szałas. Szałas w ogóle był miejscem, gdzie kobieta nie powinna się pojawić. Natomiast ta magia pasterska, o której mówimy, no to jest cały jakby repertuar pewnych zabiegów, ale one wynikały jakby i z praktyki, i z wiedzy takiej leczniczej, no ale też magii. Musimy pamiętać, że te dawne społeczności były mocno osadzone w myśleniu magicznym.
My dzisiaj wiele rzeczy rozumiemy już naukowo, ten świat nam został wytłumaczony, natomiast to, że jak dawniej ludzie czegoś nie rozumieli, nie umieli sobie tego wytłumaczyć naukowo, bo przecież nie mieli takiej wiedzy, to przypisywali to siłom wyższym, no albo tym po jasnej stronie mocy, albo po ciemnej. Natomiast rzeczywiście Baca przez cały rok w różnych momentach, przede wszystkim momentach granicznych, przy jakichś świętach, musiał wykonać bardzo wiele czynności sakralnych, czynności rytualnych, też czynności praktycznych, po to, żeby właśnie zapewnić zwierzętom, ale też ludziom, no bo był odpowiedzialny też za pasterzy, którzy dla niego pracowali, zapewnić bezpieczny wypas, bezpieczny pobyt na tej hali. Te czary, o których pan powiedział, bo oczywiście dzisiaj jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że hala nie jest miejscem bezpiecznym. Są dzikie zwierzęta, pogoda, która tam w górach jest też bardzo dynamiczna, ona może no, być bardzo dużym zagrożeniem, bo przecież burza, grad, wiatr, też susza, która coraz częściej dotyka nasze regiony, ona może też być dużym zagrożeniem. Natomiast rzeczywiście czary, które no dzisiaj jak słyszymy słowo czary, to się uśmiechamy gdzieś tam pod nosem, bo nikt z nas w to nie wierzy. Natomiast dawniej bardzo mocno w to wierzono, że ktoś tymi czarami może no nieźle namieszać na tej hali i może być trudno znaleźć antidotum na te czary. I jeszcze kolejna sprawa, o której nie powiedzieliśmy, no to też wizyty zbójników. Dzisiaj Bacowie nie muszą się z tym mierzyć, ale przecież bandy zbójnickie, które wokół Babiej Góry grasowały, no bardzo często zaglądały na szałasy pasterskie, bo one były daleko od wsi, trudno było ich tam namierzyć, no i wpadało się do Bacy na darmowy posiłek i nocleg, więc Baca naprawdę musiał wziąć wiele rzeczy pod uwagę, żeby to stado i ludzie, którzy są mu dani pod opiekę, po prostu wrócili cali i zdrowi do domu. Dlatego ten redek był związany z tak dużą radością, kiedy zobaczyło się, że wszyscy dzięki Bogu szczęśliwie wracają. I w tej magii pasterskiej no jest wiele takich obrzędów, które czy rytuałów, które, tak jak mówię, mają też bardzo praktyczne znaczenie. Ta wiedza, którą Baca też miał, zwłaszcza ta lecznicza, no bo on świetnie się też znał na ziołach, bo to, co pan powiedział, musiał się znać na medycynie, no bo na hali nie mamy apteki, nie ma weterynarza, nie ma lekarza, więc on w jednej osobie skupiał bardzo rozległą wiedzę, ale bardzo często to było tak, że no taki podam prosty przykład. Na przykład Juchasi mówili, że owce dają mniej mleka. No to Baca przeszedł się po hali, zobaczył, gdzie jakie zioła rosną, zobaczył, że w tym miejscu na hali rosną zioła, które spowodują większą mleczność u owiec, no to kazał Juchasom kilka dni popaść owce w tamtym regionie hali, nagle te owce dają więcej mleka, ale on nie mówił im, dlaczego oni tam mają te owce wypasać, zostawił tą wiedzę dla siebie, więc dla nich no to była to wiedza absolutnie magiczna, stąd też mówimy o tej magii pasterskiej, ale często to była wiedza po prostu bardzo praktyczna, czy wynikająca z takiej wiedzy o właściwościach roślin. Natomiast w tej magii pasterskiej było wiele rytuałów, które dzisiaj, gdybyśmy o nich posłuchali, to włos się na głowie czasem jeży, niektóre powodują trochę śmiechu, niektóre są może przerażające i dzisiaj byśmy absolutnie ich nie, no nie chcielibyśmy, żeby ktoś je stosował, czy inaczej byśmy je czytali. Natomiast to wszystko, co Baca robił, naprawdę wynikało z bardzo dużej wiedzy i wiary, no też we właściwości rzeczy świętych, sakralnych. Jest to naprawdę temat na co najmniej książkę, jak nie więcej niż jedną, to tak, trzeba powiedzieć. Moglibyśmy tutaj rozmawiać naprawdę kilka godzin i pewnie byśmy całego tematu nie wyczerpali. Natomiast ile z tego dzisiaj jest zachowywane wśród Baców, no to ciężko powiedzieć. Są oczywiście takie rytuały, jak na wiosnę też poświęcenie ognia, no wypędzanie tych owiec, oczywiście tak samo wiosenny redyk jest dużym wydarzeniem, natomiast ono już nie ma takiego charakteru uroczystego, znaczy uroczystego, ale nie wesoły, no bo oni idą w góry i nie wiadomo, jak się to wszystko potoczy i czy wszyscy wrócą. Dzisiaj się wydaje, że przy naszym stanie wiedzy, medycyny, tego jak świat dzisiaj działa,
no to, to ten pobyt na hali jest zupełnie inny i zresztą my patrzymy na to, rzeczywiście na to wypasanie owiec troszeczkę z perspektywy czy turysty, czy mieszkańca, patrzymy sobie jak na jakąś bardzo fajną atrakcję. Natomiast dla tych ludzi to jest sposób na życie to, i oni tam rzeczywiście żyją w warunkach przez te pół roku, których my nie doświadczamy. No tam nie ma prądu, tam nie ma po prostu zmywarki, nie ma na hali w dalszym ciągu, nie ma lekarza, nie ma weterynarza, więc nie wiem na ile Baca korzysta też z pomocy tych ludzi, ale no na pewno musi mieć do dzisiaj ogromną wiedzę, żeby wyjść z tymi owcami i żyć tam pół roku. Na hali wysokogórskiej, która niewiele się zmieniła, ona dalej jest dzika, niebezpieczna, tylko czy dalej jest święta dla nas wszystkich? No to jest pytanie, na które nie wiem, czy znajdziemy odpowiedź. Ja to mam, właśnie pojawiło mi się takie marzenie niesamowite, że jak już ten Redyk zejdą wszyscy z hali i ten Baca się tam wytańcuje, wyśpiewa, wypije, to tak poczekać tydzień, dwa i przyjść do niego z butelczyną jakiegoś dobrego trunku, na co by on jeszcze przyniósł swojego sera, słoniny, chleba i zasiąść z nim do jednego stołu i popijając co jakiś czas po prostu posłuchać jego opowieści, bajek, bajań i całej historii tego, co się działo tam na hali, żeby on poopowiadał. To byłoby naprawdę coś niesamowitego. Nagrać to jeszcze dla potomnych, żeby wiedzieli. Tak. Prawda? Myślę, że to też, o czym pan teraz mówi i co gdzieś nam się przewija, czy słowo pasterz. Bo oczywiście Baca, no to już jest nazwa funkcji jakby tego przewodnika i pasterzy i całego stada, osoba jakby rządząca całym wypasem. Natomiast ja kiedyś usłyszałam takie bardzo mądre zdanie, mam nadzieję, że nikogo tutaj też nie urażę nim, ale rozmawiając o pasterstwie właśnie, usłyszałam takie bardzo, bardzo fajne zdanie, że obecnie hodowców owiec mamy dużo, ale pasterzy niewielu. I to mnie wtedy zastanowiło, no jak to? Ale jak sięgnęłam do tej magii pasterskiej, zaczęłam sobie myśleć o tym, jak duże poświęcenie było tego Bacy dawniej dla tych zwierząt przecież. I przecież pasterze wędrowali w rytm, który nadawały zwierzęta, nie oni. To jest bardzo ważne. A dzisiaj się spieszymy, życie nabiera pędu, inaczej się do tego podchodzi. Ilu tych pasterzy faktycznie zostało? Na ile oni są się w stanie poświęcić dla tego stada? No to jest ciekawe, może rzeczywiście się wybiorę do Bacy dwa tygodnie później, jak już odsapnie, żeby zapytać po prostu, jak to, ile z tego sakrum zostało w tym pasterstwie? Czy to już jest tylko po prostu działalność gospodarcza, robienie serów i tylko interes, ile z tego sakrum zostało i czy coś zostało, tego nie wiem. Ja się piszę od razu, proszę mi powiedzieć, ja chcę tam przyszłym być i rejestrować to wszystko. No ale wracając do tradycji naszej, ja mam takie pytanie, jak to wyglądało dawniej, czyli co, no następował ten Redyk. Skąd oni wiedzieli, kiedy mają zejść z tej hali? Czy to było ustalane pomiędzy halą a wsią? Czy tam był jakiś, nie wiem, posłaniec, który był puszczany, że mówi, że Baca za 3 dni będzie schodził z całym stadem i cała wieś się przygotowywała? Jak wyglądały te przygotowania? No i jak wyglądało w ogóle całe święto? Bo to było jednak święto. Jak to wyglądało? Tak. To znaczy jakby ten sezon wypasowy był wyznaczany bardzo konkretnymi terminami, czyli można go było zacząć dopiero po 23 kwietnia, czyli Dniu Świętego Wojciecha i sezon kończył się 29 września, w Dzień Świętego Michała. I skąd to wynikało? No oczywiście i Święty Wojciech i Święty Michał Archanioł, patron pasterzy, więc pewnie tutaj takim kalendarzem też się posługiwano. Natomiast wynikało to też z tego, że no pod koniec września, przecież ja jeszcze kiedy byłam dzieckiem, to pamiętam, że zima zaczyna się w październiku, więc myślę, że wynikało to po prostu z bardzo dobrej obserwacji przyrody. I wiedziano doskonale, że początek października to już może się pogoda bardzo mocno i bardzo szybko zmienić i nie będzie możliwości powrotu do wsi. Dlatego ten 29, zresztą było powiedzenie, że kto pasie po Michale, ten nie wróci na halę.
I pewnie gdybyśmy sięgnęli do wielu dokumentów, mogłoby się okazać, że ktoś, kto nie dopilnował tego nakazu zejścia do wsi, po prostu utknął na hali ze względu właśnie na szybko zmieniającą się pogodę, zimę. Zresztą pamiętam, że kilka lat temu w Tatrach się wydarzyła taka sytuacja, że pasterze zostali schodząc na początku października z hali i rzeczywiście zaskoczyła ich dosyć mocna zima, gdzie nie wiem, czy tam wszystkie owieczki wróciły do wsi, więc jest coś w tej starej wiedzy. I mimo, że ludzie bez wykształcenia świetnie potrafili czytać przyrodę, obserwować ją i się do niej dostosowywać i być wobec niej bardzo pokorni, więc myślę, że tutaj te daty nie były przypadkowe. Natomiast jeżeli obserwowano, że pogoda zmienia się wcześniej, pewnie był jakiś posłaniec, który we wsi mówił o tym, że jest plan na to, że pasterze razem ze stadem zejdą wcześniej. Natomiast też, drodzy Państwo, no pewnie to te wsie, te przysiłki, no Zawoja ma to szczęście i może nie tyle nieszczęście. Zawoja jest długa, więc jak się na początku wsi coś dzieje, to na samym końcu trudno o tym wiedzieć, prawda? Natomiast te społeczności dawniej, zanim ona się tak rozrosła, ludzie byli razem, więc jak zobaczyli w pewnych punktach, że te owieczki idą, no to pewnie to też było bardzo spontaniczne, że schodzili się, witali tych pasterzy. Ta zabawa, to co pan powiedział przedtem przy tym malowaniu ściany, ta zabawa nie musiała być zaplanowana, ona była spontaniczna, po prostu ludzie się momentalnie organizowali do tego, żeby coś zrobić, żeby przywitać i tam przy tej imprezie nie trzeba było wiele, znaczy imprezie dzisiaj oczywiście tak potocznie mówimy, ale przy tym przywitaniu tych owiec naprawdę nie trzeba było wiele. Ludzie się po prostu cieszyli z tego, że ci ludzie wracali i szybko znalazło się coś do zjedzenia, jakieś miejsce do siedzenia, ludzie się zgromadzili gdzieś w jednym miejscu, i w momencie, kiedy też baca, no to w stado wróciło do wsi, trzeba było gdzieś te owieczki umieścić w jakimś kosorze, czyli tym ogrodzeniu i dopiero kiedy wiadomo było, że zwierzęta są zabezpieczone, można było do tej zabawy usiąść. Więc to dzisiaj oczywiście festiwal Babie Górska Jesień ma trochę inną oprawę, bo to wszystko jest wcześniej zorganizowane, prawda, zaproszeni goście. Natomiast no dawniej pewnie w wielu sytuacjach miało to charakter taki bardzo spontaniczny, ale też szybko się wieś rozchodziła właśnie poprzez to, że ta wspólnota żyła razem, pracowała, ludzie się informowali i momentalnie gromadzili się, żeby świętować, śpiewać. Dzisiaj ludzie, tak mi teraz przychodzi do głowy, że dzisiaj na przykład ludzie nie śpiewają razem, nie ma wiele okazji do tego, żeby się zgromadzić i śpiewać razem, nawet bez okazji, a dawniej tego przez to, że ta wspólnota była bardzo silna, no to tych okazji się znajdowało dużo więcej do po prostu bycia razem, świętowania, śpiewania. Zresztą ludzie o tym świecie opowiadali sobie poprzez pieśni, wszystko co się działo we wsi, znajdowało odbicie w tych pieśniach. Żeby o tym nie zapomnieć, to układano pieśń, żeby sobie to powtórzyć wiele razy i żeby ta wiedza funkcjonowała właśnie poprzez pieśni. Więc tak to myślę było. Natomiast sam ten powrót do wsi faktycznie ustalony obserwacją tej przyrody i świadomością, że pogoda w górach może się bardzo szybko zmienić. Kolejne powiedzenie, że po świętym Michale można paść i po powale. I o co chodziło? No o to, że kiedy oczywiście owieczki, to nie tak, że 29 wracają do wsi, są zamknięte w stajni. One pewnie jeszcze przez jakiś moment się tam pasły we wsi, już blisko domów, gdzie było wiadomo, że jak pogoda się zmieni, szybko można te owce odprowadzić po prostu do gospodarstwa, do stajni, one sobie będą bezpieczne. Natomiast już jakby no, koniec września to jest moment, kiedy zebrane są zboża, kiedy skoszona jest trawa i tu jakby nie było już granic tych pól, te zwierzęta mogły sobie swobodnie, nie tylko owce, ale krowy, kozy, wszystko inne, co się wypasało koło domu, mogło sobie swobodnie po tych polach wędrować, no bo było wiadomo, że już nikomu te zwierzęta nie zrobią szkody w polu, bo już wszystko jest zebrane, więc dlatego też to powiedzenie po powale, czyli no, nie ma granic tych pól po prostu, ale zwierzęta są blisko, są bezpieczne. To jest wspaniałe, bo słychać w Pani głosie taką niesamowitą tęsknotę za dawnymi czasami tej właśnie wspólnotowości, niesamowitości. Ja sobie to tak to wyobrażam. Nigdy w życiu nie doświadczyłem tego, ale wyobrażam sobie, jak
właśnie już obowiązki się zakończają i to stado jest bezpieczne, no to najpewniej się wybierało kilka takich ładniejszych jagniąt, które się ubijało i zjadało na imprezie. Ale co no, świeże sery, mleko, miód najprawdopodobniej gdzieś tam się znajdował. No i gorzałki też się tam polało, gdzie nie, gdzie piwo. Wątpię, żeby było wino, ale to naprawdę czuć taką niesamowitą swojskością. Znaczy domowe to na pewno. Tak, ale to gdzieś w głębi, w człowieku jest takie niesamowite pragnienie właśnie powrotu do tych korzeni. Więc mam nadzieję, że przez właśnie tą babiegórską jesień ruszycie tą nutę, tą strunę wewnątrz duszy człowieka, która rozkwitnie na ten czas. No dobra, ale czym będziemy tą strunę wewnątrz człowieka ruszać? Ja mam pytanie właśnie o te tradycje obrzędowe, elementy kultury babiogórskiej. Co zostanie pokazane na babiogórskiej jesieni? To znaczy tak, no na pewno po przyjściu owieczek, to co przed chwilą powiedziałam, że owce się znajdą w kosorze tak zwanym, czyli po prostu ogrodzeniu, i tam nastąpi widowisko podziału owiec. Bo i to jest bardzo ważne, bo często ludzie mają taką myśl, że te owieczki są bacy i on je wszystkie zabiera do siebie. Natomiast w przeszłości bardzo często było tak, że baca nie miał ani jednej swojej owcy i ani kawałka swojej ziemi. Więc był też osobą, którą darzono bardzo dużym zaufaniem, oddając mu pod opiekę swoje stado owiec, zwierząt bardzo cennych. I to, co pan dzisiaj też powiedział, że no pewnie znajdowano jakieś jagnięta, które ubijano, to jest pewnie tak było. Natomiast ja myślę sobie o tym i jakby według mojej wiedzy, też przekazywanej przez moich dziadków, przez moją babcię, zwierzę to jest nasze wyobrażenie dzisiaj świętowania, że to zwierzę się pojawia, my sobie tam pieczemy, jemy. Natomiast zwierzę żywe miało dużo większą wartość od martwego. Więc dlatego też baca przez cały czas te różne zabiegi powtarzał, żeby właśnie żadne zwierzę mu nie zginęło. Więc to, prawda, żywe zwierzę, jego życie było bardzo cenne i o nie trzeba było dbać. Zresztą rzeczywiście ta historia biblijna, że 99 owiec zostaje, jedna się gubi i baca, znaczy pasterz idzie jej szukać. Myślę, że w wielu sytuacjach było to bardzo aktualne. Natomiast co zostanie pokazane? Ten podział owiec na pewno jest bardzo ważnym widowiskiem, bo to tutaj świetnie zespół Zbyrcok z Juszczyna będzie to przewodniczył i prowadzeniu tych owiec i potem temu podziałowi. Gdzie pokazane jest, jak mogło to w przeszłości wyglądać, że oczywiście już te negocjacje z bacą, ile tych owiec wróciło, ile mamy sera, ile co, oczywiście jest przy tym też jakaś gorzałka, żeby tego targu, tego wszystkiego dobić, jakby przyklepać, że umowa została zrealizowana, więc to się też pojawi. Natomiast przy całej naszej babiogórskiej jesieni też zostaną pokazane już może w nowoczesnej formie, ale też te tradycje pasterskie. Przypomnieni będą ci wołosi poprzez tablicę manipulacyjną, którą wymyśliliśmy sobie. Miały to być babiogórskie puzzle. Koniec końców wyszła nam z tego tablica manipulacyjna pod tytułem Na wołoskim szlaku, gdzie będziemy starać się oczywiście też troszkę w zabawny sposób, też poprzez zabawę pokazać i uświadomić dzieciaki, że pasterstwo to przede wszystkim wędrówka. I że na tym szlaku się wiele różnych rzeczy wydarza. Ten szlak nie jest tylko realnym szlakiem z hali do wsi, ale to jest też szlak właśnie tego sakrum, tego, co po kolei musimy zgromadzić, co musimy na tej hali mieć, co tam się wydarza, co tam się dzieje. Więc jakby poprzez tą nazwę szlaku wołoskiego my chcemy pokazać, że pasterstwo to jest bardzo szeroko pojęta kultura. To nie jest tylko gałąź gospodarki, gdzie mamy owieczki, czy bądź w innych regionach inne zwierzę, które daje mleko, my robimy ser i on jest smaczny, jest super, ale pokazujemy, że to jest też muzyka, to są wierzenia, to jest to sakrum, to są pieśni, to są instrumenty, to są wytwory z wełny, które przecież też stanowią no, część tej kultury, co prawda materialną, ale jednak. Więc takie działania dla dzieciaków. No, babiogórskie figle to będą też animacje. No, staramy się, żeby
nawet w tej zabawie po prostu przemycać te wątki jednak edukacyjne, żeby jak najwięcej uświadamiać ludzi o tym, czym to pasterstwo jest, czym ta kultura babiogórska jest, której właśnie korzenie są pasterskie. Od tego nie uciekniemy. Ważne jest to, żeby to po prostu rozumieć, skąd my się tu wzięliśmy. Dlaczego też ci Wołosi? No to jest bardzo ważne, bo to dotyka też pojęcia wielokulturowości, z której my się tutaj wzięliśmy. No nie jest tak, że nagle pod Babią Górą ci pasterze wzięli się nie wiadomo skąd i to jest jakaś osobna wyspa, tylko te korzenie, które kultury babiogórskiej, one się wiją daleko w Karpaty. Po prostu mamy wiele wspólnego z ludźmi z całych Karpat, czasami więcej niż nam się wydaje. To, co powiedzieliśmy przed chwilą, że ten ogień, ta watra, którą się rozpalało, nie tylko w domu, na szałasie to była pierwsza czynność, którą bacowie robili, to rozpalali ogień właśnie i ten ogień tam, on się znajdował w odpowiednim miejscu, on był emanacją tej boskiej siły, która miała chronić i pasterzy, całe stado, całe gospodarstwo pasterskie przed różnymi nieszczęściami. No to w całych Karpatach usłyszymy bardzo podobnie brzmiące słowo, prawda? Więc tu staramy się poprzez te korzenie i te różne działania pokazać, że nie jesteśmy jakąś osobną wyspą. My jesteśmy, te korzenie sięgają daleko w Karpaty, a może i dalej po prostu z tymi Wołochami. I to jest też dla nas bardzo ważne, żeby poprzez ten festiwal pokazać tą wspólnotę nie tylko miejscową, ale po prostu wspólnotę ludzi gór, wspólnotę Karpat. I gdybyśmy, to co Pan powiedział na samym początku, że we wszystkich górach, gdzie się wypasają zwierzęta, jest bardzo podobnie, że się ludzie cieszą, kiedy one wracają. Więc myślę, że gdybyśmy popatrzyli na pasterstwo bardzo szeroko, no to okaże się, że dużo więcej nas łączy po prostu jako ludzi gór, jako te rody pasterskie, niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje. To prawda, bo ja tutaj dodam swoje 5 groszy do tych Wołosów, o których Pani wspominała. To jest piękna rzecz, że jak człowiek zaczyna zdobywać tą wiedzę, szczególnie na przykład z dziedziny lingwistyki i połączy to z historią plemion słowiańskich i nie tylko, to trzeba wiedzieć o tym, że Wołosi mają bardzo dużo wspólnego z Włosem, z bogiem słowiańskim, który się nazywa Veles, jego kapłanami, którzy się nazywają Wołchwami. I to wszystko wiąże się z jedną ciekawą rzeczą, z Włosami. Bo dla Słowian na przykład Włosy były rzeczą stricte magiczną. I te Włosy były jednym z centrów kultury magicznej, bym powiedział. To wszystko się po prostu łączy ze sobą. Jak człowiek właśnie zaczyna zdobywać tą wiedzę, to zauważa tak dużą ilość podobieństw w kulturowym potoku, że w tym momencie ciężko powiedzieć nawet o wielokulturowości, bo ta kultura jest jedna, nasza wspólna. Tak. Bez względu na to, skąd my pochodzimy, to jednak te wspólne rzeczy możemy odnaleźć. No ale wchodzą do tego właśnie aspektu Boga Velesa, który nie tylko i wyłącznie był Bogiem od zmarłych naszych przodków, ale także właśnie wiedzy i to tej magicznej oraz świeckiej, to ja tutaj wspomnę o tym, że w tym roku będzie konferencja naukowa pod tytułem Muzealne korzenie pod Babią Górą. No i tutaj właśnie moje pytanie, jakie tematy będą poruszane podczas tej konferencji, no i jaki jest jej cel? Tak jak powiedziałam, każda konferencja, jakby konferencja wyznacza nam troszeczkę też to, w jakim kierunku idziemy przy Babie Górskiej Jesieni. Natomiast przy tej 10. konferencji faktycznie chcemy sięgnąć do tego, do tych zbiorów i w muzeach podbabiogórskich, ale też do muzeów prywatnych, do tego. No ja będę miała przyjemność na przykład mówić o niematerialnym dziedzictwie kulturowym w dwóch skansenach podbabiogórskich, czyli naszym zawojskim imienia Józefa Żaka i w przepięknym Muzeum na Wolnym Powietrzu w Czudzinie. Więc jakby będziemy mówić o tym, co z tej kultury materialnej i niematerialnej w tych muzeach się znajduje. Natomiast o ile przy okazji muzeów, kiedy słyszymy o przedmiotach, artefaktach, no jest to dla nas normalne. Natomiast kiedy ja usłyszałam, że mam mieć temat dziedzictwo niematerialne w muzeum, myślę, co ja tutaj powiem, nie? Bo to nigdy się nie kojarzy ta kultura symboliczna z muzeami.
Natomiast no, okazuje się, że jest to temat szalenie ciekawy i ile rzeczy dzieje się faktycznie, które dotykają dziedzictwa niematerialnego, ale właśnie przez pryzmat przedmiotów, przez pryzmat tego, co zostało w tych muzeach, czy państwowych, czy prywatnych, zgromadzone. Więc taki jest też cel konferencji, żeby troszkę podsumować, gdzie te zbiory babiogórskie, też w jakich muzeach w Polsce się znajdują. To jest bardzo ciekawe. I no, cel konferencji zawsze jest taki, żeby rozmawiać jak najszerzej o kulturze. Natomiast dla nas, nawet kiedy przeczytałam ten temat, że będzie poruszony, pomyślałam sobie, no tak na dobrą sprawę to nie wiem, gdzie w muzeum w Polsce znajdują się jakieś rzeczy z kultury babiogórskiej, więc dobrze będzie się po prostu tego wszystkiego dowiedzieć. Konferencja naukowa, ja ubolewam, że zawsze ten czas na wypowiedzi jest bardzo króciutki, to jest 20 minut dla prelegenta, mało kto się tego czasu trzyma, więc zawsze oczywiście nam to schodzi więcej. Natomiast tu pani doktor Kasia Ceplarz, która przewodzi tej konferencji i jest jakby motorem napędowym i ona jest zawsze odpowiedzialna za te tematy, no w tym roku nas zupełnie tym tematem też zaskoczyła, natomiast bardzo ciekawe referaty, bardzo serdecznie na tą konferencję zapraszamy i zawsze po konferencji, ponieważ te referaty są króciutkie, oczywiście całość referatów ukazuje się w publikacjach pokonferencyjnych. No one się pojawiają kilka miesięcy później, bo oczywiście te teksty muszą zostać jeszcze opracowane, zredagowane i złączone w jedną książkę. Natomiast dla nas te konferencje i to, co powstaje po konferencji, no mamy piękną bibliotekę naszych wydawnictw i przy różnych okazjach, no to jest zbiór wiedzy, po którą my sięgamy też jako pracownicy tu Centrum Kultury, gdzie możemy odnaleźć rzeczy, które nigdzie wcześniej nie zostały zgromadzone, o tym nie wiemy, więc ta konferencja powoduje, że ta kultura jest cały czas eksplorowana, są nowe tematy poruszane i, no i z różnych perspektyw, bo zapraszani są wykładowcy i z naszego regionu, ale też spoza regionu, z różnych muzeów, z różnych instytucji, więc bardzo się zawsze cieszymy, że możemy tych ludzi u siebie widzieć. Natomiast co jest też ważne, to oni, mam wrażenie, że patrzą na tą naszą kulturę z trochę innej perspektywy i nam to pokazuje, że czasem temat, który wydawałby się, że to jest ciekawe, a okazuje się, że ktoś to przekaże w taki sposób i tak się tym tematem zafascynuje i w taki sposób go pokaże, że my widzimy, my jako mieszkańcy widzimy, że no nie, my byśmy w życiu tak do tego nie podeszli, my byśmy tak tego tematu nie widzieli. Więc te konferencje nam też otwierają oczy, że ta kultura jest ciągle jeszcze, jest w niej dużo wątków do zbadania, do opowiadania i że to potem zostaje zgromadzone w jednym miejscu, to dla nas jest to ogromny zbiór i duża pomoc potem przy kolejnych, przy pracy codziennej, nie tylko przy Babiogórskiej Jesieni, ale przy wielu działaniach, które podejmujemy, jest to zbiór bardzo duży wiedzy. No, na konferencji także będzie coś dla oka bardziej, czyli wystawa pod tytułem Magicy Babiej Góry. Tak. I ona będzie poświęcona szczególnie zasłużonym osobom dla kultury regionu Babiej Góry. No i pytanie ode mnie, kto został w tym roku uhonorowany tym i dlaczego to są magicy? Tak, magicy Babiej Góry. Myślałyśmy długo z panią dyrektor, z Anią Kulką, jak tą wystawę nazwać. No i rzeczywiście, jak poczytaliśmy sobie, co ci ludzie zrobili, oczywiście to jest tylko malutki wycinek po prostu z tej historii ludzi zasłużonych, bo nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich, pewnie wiele nazwisk się będzie pojawiać, jeszcze po wystawie wpadniemy na to, że kogoś pominęliśmy, bo tych ludzi zasłużonych dla kultury babiogórskiej jest bardzo dużo. I tu od razu powiem, że wystawa Magicy Babiej Góry to jest jedna rzecz, natomiast o tym samym tytule zostanie wydana książeczka edukacyjna dla dzieciaczków, dla najmłodszych w ramach takiego programu autorskiego Babiogórskiego Centrum Kultury Edukacja Etnograficzna dla Najmłodszych. Co roku przy Babiogórskiej Jesieni pojawia się zeszyt edukacyjny bądź gra terenowa
I w tym roku postanowiliśmy, no oczywiście na wystawie, oprócz fotografii będą też informacje o tym, co ci ludzie zrobili dla regionu babiogórskiego i pewnie też nie wszystko będziemy w stanie powiedzieć, tylko najważniejsze rzeczy, kilka zdań. Natomiast w książeczce będzie to miało troszkę inny wydźwięk, bo tam dzieciom powiemy bardziej też z takiej ludzkiej strony, co ci ludzie zrobili, ale też o tym, jacy byli po prostu, co lubili robić na co dzień, bo myślę, że dla dzieci to jest interesujące, takie ich codzienne życie, żeby też dzieciom pokazać, że no, ci ludzie są tacy jak my, mieli swoje pasje, swoje hobby, więc nie tylko zasługi, ale po prostu żyli na co dzień i dzieci mogą sobie pomyśleć, a to ja też lubię łowić ryby, czy tam lubię palić ognisko, no ale mogę też coś super zrobić dla regionu, nie? No bo ktoś tam lubił to samo co ja. I postanowiliśmy, nie będzie w tym roku artystów ludowych, dlatego że już jakby artystom poświęciliśmy wystawę i poświęciliśmy książeczkę Góra Kultury i ci magicy Babiej Góry to będzie Góra Kultury numer 2, czyli część druga. Natomiast dlaczego magicy? Pomyśleliśmy sobie o tym, że no za ich sprawą działa się może nie taka realna magia, bo oczywiście to jest też szerokie słowo i można sobie różnie interpretować, natomiast to, co się dzięki nim wydarzyło dla regionu babiogórskiego, dzisiaj to jest bardzo ważne. Będzie między innymi Jerzy Muszyński, który był przewodniczącym Komisji Klimatycznej. Dzięki niemu się zadziały w Zawoi takie rzeczy jak deptaczek oświetlony, jak kort tenisowy. No to jest 1928 rok, Zawoja ma kort tenisowy, deptak, aptekę, nie? Więc to są takie rzeczy, które dzisiaj są może normalne w miejscowościach letniskowych, natomiast no pewnie w tamtym czasie basen jakiś, nie? Czy kąpieliska, plaże. Dzięki temu, że Zawoja była taka, jaka była, przyjechali artyści, tam się kręciły pierwsze filmy nieme bądź nie nieme, ale o Zawoi, więc mnóstwo rzeczy się po prostu dzięki temu człowiekowi wydarzyło. No mamy też, tak jak mówię tutaj, panią Zosię Janicką, to jest akurat osoba, która zmarła, jak się nie mylę, to 2-3 lata temu, natomiast no to jest osoba, która zgromadziła ogromny zbiór pieśni babiogórskich, nagrała ponad 400 pieśni, które zebrane były w latach, kiedy ona tutaj przyjechała, początkiem lat 60. Natomiast za sprawą pani Zosi Janickiej powstało najstarsze dzisiaj koło gospodyń wiejskich Zawojanki. Ona dla tych kobiet organizowała kursy szycia, kursy gotowania. Mało tego, pierwszą rzecz, którą pani Zofia zrobiła dla dzieciaków babiogórskich, kupiła 19 par butów dla dzieci, bo kiedy została, ona była nauczycielką, była dyrektorem też szkoły w Zawoi Gołynia, natomiast kiedy tu przyjechała, kiedy dzieciaki zaczęły chodzić do szkoły, okazało się, że wiele z nich nie ma butów. To nie jest odległa przeszłość, jakaś bardzo zamierzchła, a ten region biedny i te dzieciaczki po prostu chodziły no, albo w jakichś bardzo zniszczonych butach, albo wręcz bez butów, więc po prostu taka praca u podstaw. Szkoły wieczorowe pani Zosia organizowała dla ludzi, którzy mogli sobie jakiś tam papier wyrobić, mieć potem lepszą pracę, mieć lepszą emeryturę, rentę, nie wiem, cokolwiek, więc takie rzeczy się też wydarzały dzięki niej. Ksiądz Adam Górkiewicz, który był proboszczem tutaj od 1918 roku do 1935, jak dobrze pamiętam, napisał kronikę, ale w tej kronice są zawarte też rzeczy nie tylko o dziejach Kościoła, tylko o życiu codziennym ludzi. To jest ogromne kompendium wiedzy o tym, jak wyglądała Zawoja tutaj wtedy, jak wyglądały, no w tej kronice też, szczerze powiem, więc jest troszkę rzeczy, uśmiecham się, bo tam jest mnóstwo takich perypetii lokalnych, jakieś tam po prostu konflikty między kimś tam a kimś tam, które są obudowane no, listami wręcz z kurii o takim dzisiaj, kiedy się to czyta, to takim bardzo zabawowym charakterze, co się tutaj działo, ale mnóstwo bardzo ważnych rzeczy udokumentował, między innymi to, czym zajmowali się Zawojanie, że, czy Skawiczanie, że produkowali świetnej jakości sukno wysyłane na cały świat. Napisał też o tym, że kiedy tutaj przyszedł, pewne elementy stroju, do których my dzisiaj wracamy, one już ginęły w tamtym czasie, więc chodził, pytał ludzi. No mamy też Salomona Bryla, był to obywatel Zawoi, no, był Żydem, natomiast to, co bardzo ważnego zrobił, o czym się dzisiaj nie pamięta,
to miał pierwszy zakład fotograficzny i z jego zakładu fotograficznego wyszły najpiękniejsze, no myślę, że jedne z najpiękniejszych pocztówek spod Babiej Góry, rozesłane na cały świat. No dzisiaj kolekcjonerzy te pocztówki kupują, starają się na aukcjach dostać. One oczywiście też podpisane bardzo często w języku niemieckim, więc to też podpowiada, że Zavoja była miejscowością wielokulturową. Natomiast na tych pocztówkach mamy między innymi te hale babiogórskie, tych pasterzy, no złapani w tej codziennej sytuacji, jak to wyglądało na hali, jak te hale wyglądały, jak wyglądała Zavoja, no to jest niesamowite i piękne. Oczywiście rodzina Brylów prowadziła też hotele, mieli omnibusy konne, którymi przywożono ludzi z Makowa tutaj do Zavoi, żeby mogli po prostu dojechać pod tą Babią Górę. No i wśród nich nie tylko turyści, którzy szukali tutaj odpoczynku, ale to byli też naukowcy, to byli artyści, to byli badacze, więc osoby, które potem poprzez swoją pracę też rozsławiały tą Zavoję i Skawicę, Babią Górę znacznie szerzej, więc jakby tutaj taka działalność, dzisiaj byśmy powiedzieli promocyjna, no bardzo mocna Salomona Bryla. No i wiele tych osób oczywiście tutaj, tak jak mówię, mamy ich na ten moment gdzieś zgromadzonych około 20 osób, które staraliśmy się o nich opowiedzieć. Natomiast no pewnie jeszcze w kolejnych edycjach będziemy wpadać na to, żeby dodatkowe osoby szukać, no bo nie jesteśmy w stanie wszystkich tych osób, które oczywiście budowniczowie kościoła, też ksiądz, który wybudował, ksiądz Balon, który wybudował kościół w Skawicy, ale też przy okazji no, robił tam wiele, gromadził ludzi wokół tego, no był pierwszym też proboszczem budowniczym, o artysta, pan reżyser, już teraz przepraszam, bo uciekło mi nazwisko w ferworze walki, ale który robił świetną robotę teatralną w Skawicy, gdzie gromadził ludzi, Misteria, Jasełka, jakieś przedstawienia teatralne. No to jak popatrzymy sobie, że to przed II wojną światową czy po II wojnie takie rzeczy się działy, gdzie to życie kulturalne naprawdę dzięki tym ludziom kwitło. Więc dlatego magicy, no bo jest to jakiś rodzaj magii po prostu, gdzie wszystkie te rzeczy się działy, tylko część tych ludzi w ogóle nie była stąd, to jest też druga rzecz, tylko gdzieś tam przyjezdni, i to też pokazuje, że znowu były to osoby, które musiały spojrzeć troszkę z innej perspektywy na tą kulturę, żeby znaleźć w niej rzeczy wartościowe, rzeczy ciekawe do pokazania. O, Wawrzyniec Szkolnik, nauczyciel ludowy, ale pierwszy przewodnik po Babiej Górze, nazywany zresztą no, babiogórskim czy zawojskim Sabałą. Świetnie znał legendy babiogórskie i turystów, których prowadził na Babią Górę wytyczonymi przez siebie dodatkowo jeszcze szlakami, bo był też znakarzem szlaków, no to absolutnie ich tam czarował na tych szlakach, pokazując tą Babią Górę nie tylko z perspektywy tej przyrodniczej, ale właśnie tego, że w tej Babiej Górze zamieszkują różne duchy, różne dziwne istoty, które tworzą po prostu klimat wokół tej Babiej Góry. Stanisław Rak, też osoba, która, no już nie żyje ten pan, ale który napisał świetny zbiór gawęd babiogórskich, sumiennie tak było, polecam, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał poczytać, to napisane piękną gwarą babiogórską opowieści, część z nich wymyślona, ale część mówi o życiu, o perypetiach mieszkańców stąd, pięknie spisane, z odpowiednim dla siebie humorem, więc no i wiele innych osób, które no rzeczywiście dzisiaj jak się na to popatrzy, no to jest to magia, wzięta z miłości absolutnie do regionu i Babiej Góry, i mieszkańców. To przejdźmy może do tego, co będą nasze nogi tam robiły na babiogórskiej jesieni, i gadła też trzeba tak, zaznaczyć. Tak. Odbędą się koncerty zespołów regionalnych i folkowych. I teraz to bardzo subiektywne zdanie, ale właśnie chcę się spytać, które występy według Pani będą szczególnie warte uwagi?
No ciężko powiedzieć, które szczególnie warte. Myślę, że wszystkie, dlatego że każdy będzie inny. Tu mamy zespoły z różnych regionów, każdy będzie prezentował swoją kulturę, więc na pewno wszystkie te występy są warte, żeby przyjść i je pooglądać. Część zespołów folklorystycznych, część folkowych, rzeczywiście będziemy mieć też gości z Węgier i tu już bardzo chcę zaprosić w piątek wieczorem na 19:00 właśnie wieczór węgierski, więc tam będzie okazja, żeby te nogi nasze potańczyły sobie, jak my to tu mówimy, siarcyste czardasze, więc to na pewno będzie bardzo fajne wydarzenie w Karczmie Zbójnickiej, bo to będzie taki też bezpośredni kontakt z tym zespołem, będzie można sobie z nimi pograć, pomuzykować, więc jeżeli kto tylko ma jakiś instrument, chce pograć, potańczyć, to zapraszamy już w piątek wieczorem po konferencji, po wystawie. Natomiast no oczywiście zespoły folkowe, Ładne Kwiatki, zespół Efir, który będzie łemkowski folklor w niedzielę prezentował, zespół Ciupaga, natomiast no, gwiazdą wieczoru w sobotę będą też Twinkle Brothers i Trebunie Tutki. I tutaj można by powiedzieć, no Jamajka, a tu Babia Góra, natomiast no takie połączenie bardzo też, myślę, etniczne i dobrze, że się to wydarza, bo mówimy o tej wspólnocie, mówiliśmy o tym, że mamy wiele więcej wspólnego. Ja myślę, że w ogóle jako ludzie mamy wiele, wiele wspólnego, więc na tej płaszczyźnie takiej duchowej, myślę, tutaj się spotkamy z braćmi Twinkles po prostu i wprowadzą nas w jakiś trans. Oni reggae, Trebunie Tutki swój, folklor podhalański, natomiast będzie to na pewno piękny miks, który pokaże, że niezależnie od tego, z jakiej kultury się wywodzimy, jaki mamy kolor skóry, jakie mamy przekonania, jaką religię bądź jej brak, to jesteśmy w stanie na poziomie sztuki, muzyki po prostu znaleźć wspólny język i się ze sobą spotkać. Ja serdecznie też zapraszam, to też pokazuje taką wspólnotę, będzie też przed Twinkle Brothers, przed Tutkami, będzie piękny koncert Muzyka Babiej Góry, gdzie spotkają się na scenie muzycy, czy muzykanci bardziej, właśnie wokół Babiej Góry. To już teraz mogę powiedzieć, że będzie około 100, jak nie więcej, muzyków na scenie w różnym wieku, bo to będą i dzieciaczki, i młodzież, i dorośli, spotkają się razem i będą prezentować ten folklor wokół Babiej Góry, więc to będzie też bardzo fajny koncert, no, pokazujący, że tych wspólnych nut, tych wspólnych wartości mamy bardzo dużo, bo to będzie i zagrane, i zaśpiewane, i na pewno pojawi się mnóstwo pieśni pasterskich, pięknych, starych, rzadko wykonywanych, więc ja już zapraszam na ten koncert, bo wiem, co tam się szykuje, więc będą mieli Państwo okazję usłyszeć pieśni, które nie są też często na scenie wykonywane. I to przygotowanie tego koncertu też nam pokazało, że jeszcze w tej pasterskiej kulturze naszej jest wiele rzeczy, które są do odkrycia. No, pojawią się też pieśni właśnie między innymi zebrane przez panią Zosię Bajską, o której przed chwilą mówiłam, a które albo nie były jeszcze wykonane na scenie, albo już zupełnie zapomniane i po prostu będzie okazja je na świeżo usłyszeć, więc mnóstwo pięknych rzeczy się na scenie wydarzy. No na sam początek zawsze przy Babiogórskiej Jesieni wychodzą wszystkie zespoły babiogórskie, śpiewamy hymn górali beskidzkich i to jest też moment bardzo magiczny, bardzo ważny, kiedy wszyscy spotykamy się i śpiewamy jedną naszą wspólną pieśń, która otwiera też Babiogórską Jesień. Więc to jest taki moment też otwierający, a pokazujący mocno tą wspólnotę babiogórską. Bo oprócz organizatorką jest pani także etnologiem i artystą. No i mam takie pytanie, jak w ogóle wygląda ten festiwal na przestrzeni lat? Jak wygląda wzrost zainteresowania polską regionalną kulturą, folklorem? Jak to wygląda? To znaczy, myślę, że oczywiście tutaj w kwestii organizacji razem z moim całym zespołem po prostu Babiogórskiego Centrum Kultury, też biblioteki, no wielu partnerów, którzy nam pomagają, więc przy tej okazji już ich wszystkich bardzo serdecznie też pozdrawiam. Natomiast na pewno wzrost zainteresowania, no z roku na rok obserwujemy, że tych ludzi na Babiogórską Jesień przychodzi coraz więcej, już przy samym tym redyku
Rzeczywiście, jak sobie popatrzymy czasem już potem na materiały, które są tworzone przy Babie Górskiej Jesieni, różne filmy, to pamiętam w tamtym roku czy dwa lata temu film, który powstał po Babie Górskiej Jesieni, mieliśmy ujęcie z drona, jak zobaczyliśmy ile, bo my zawsze z zespołami idziemy gdzieś jednak na przodzie przy tych owcach, nie widzimy tego, co się dzieje z tyłu. Natomiast ogromne ilości ludzi po prostu razem z nami i razem z tym stadem owiec po prostu idą na Babie Górską Jesień, pięknym, barwnym korowodem, bo też zespoły regionalne, zespoły folklorystyczne, które przyjeżdżają na Babie Górską Jesień, coraz częściej chcą wziąć udział w tym korowodzie, po prostu więc przyjeżdżają wcześniej, żeby przyjść, mimo że koncert mają w późniejszych godzinach, to jednak przyjeżdżają sobie wcześniej, dołączają się, idą w pięknych strojach, każdy gra, cieszy się razem z nami, więc nawet po tym Redyku widać, że coraz więcej on ludzi gromadzi. Zresztą jak wędrujemy sobie z owcami, to widać, że ludzie też na balkonach swoich domów, w ogrodach, gdzieś koło drogi stoją, filmują, robią zdjęcia, dołączają się do nas, więc to już jest taki element, który łączy nas po drodze na ten festiwal. Natomiast obserwujemy, że zakończy się jedna edycja Babie Górskiej Jesieni, kilka tygodni później ludzie już dzwonią, pytają z całej Polski, kiedy następna, żeby zamówić sobie nocleg, bo rzeczywiście troszkę organizacyjnie jest potem kłopot, jest gęsto po prostu, bo wszystkie te nasze hotele i agroturystyki są po prostu zajęte, więc ludzi jest coraz więcej. Ale też poprzez to, że Babie Górskie Jesień jest transmitowana, bo część osób nie może dotrzeć po prostu z różnych względów też na festiwal, czy to ze względów zdrowotnych, nawet naszych mieszkańców, nie są w stanie, czy ze względów komunikacyjnych gdzieś tam się pojawić, no to obserwujemy, że z roku na rok, nawet przy tej transmisji po prostu jest coraz więcej osób się łączy, gdzieś tam pozdrawiają, piszą bardzo ciepłe komentarze, że są razem z nami, mimo że kilkadziesiąt kilometrów dalej, to są. Fajnie, bo odzywają się też ludzie, którzy mieszkają za granicą, mieszkańcy stąd, ale w ogóle Polacy też, którzy są za granicą, ale mieszkańcy też innych krajów odzywają się, mamy te komentarze bardzo pozytywne, więc myślę, że nawet w tym to, że można dzisiaj, że są te nowe media, że mamy możliwość po prostu transmitować to wydarzenie, to już powoduje, że grono odbiorców jest coraz szersze i to jakby już nie tylko ktoś się znajduje fizycznie na festiwalu, tylko może się połączyć czy na konferencję, czy na jakiś tam koncert, który go interesuje, no to może się połączyć, więc ja myślę, że to grono odbiorców jest dużo szersze właśnie dzięki możliwości transmisji tego. Czasami też to, że my sobie teraz rozmawiamy, że gdzieś ludzie mogą o tej Babie Górskiej się nie usłyszeć, to jeszcze pewnie spowoduje, że ktoś na ostatni moment pomyśli, a to może warto pojechać, nie? Więc czasami się zdarza, że ktoś jest pierwszy raz i dostajemy potem taki feedback, że a wrócę za rok, bo bardzo mi się podobało, nie? Więc super, bo rzeczywiście przy tym festiwalu pojawia się mnóstwo osób, które są co roku z nami, to już są te same twarze, więc bardzo nam jest miło, że ludzie do nas wracają i myślę też, że Babie Górska Jesień, bo trzeba mieć też jedną świadomość taką, którą my się też staramy cały czas to powtarzać ludziom, że Babie Górska Jesień nie jest tylko imprezą, która ma za zadanie nas rozerwać i dostarczyć rozrywki, ale ona ma bardzo mocne obudowanie też edukacyjne. To, że są te wystawy, to, że są pokazy. O, w tym roku będziemy mieć piękny namiot, spotkanie się nazywa i w środku będzie można sobie obejrzeć faktycznie spotkanie ludzi, twórców, którzy robią podobne rzeczy, ale pochodzą z różnych właśnie i z Ukrainy, i ze Słowacji, i z Rumunii, i z Węgier. Tam będzie piękne stoisko kulinarne, więc proszę dużo nie jeść, jak Państwo przyjdziecie na Babie Górską Jesień, bo będą same pyszności. Ale to też pokazuje, że nawet ten namiot, na środku będzie stół, który jest symbolem spotkania właśnie, będzie można sobie usiąść, porozmawiać, zjeść jakiś pyszny chlebek przy tym stole, pogadać sobie, więc to też pokazuje, że tych wspólnych elementów w tej kulturze Karpat jest bardzo wiele, więc ten namiot nas też bardzo, bardzo cieszy. Ja czekam z niecierpliwością, mam nadzieję, że wszyscy twórcy, którzy się zgłosili, po prostu dojadą szczęśliwie do nas, że się nic nie wydarzy. I jakby dlaczego też o tym mówię, bo część osób, jak rozmawiamy sobie, skupia się właśnie na tym, żeby zostać przy scenie, że to są koncerty.
Natomiast część potem mówi, a to tam był jakiś namiot, były pokazy, myśmy o tym nie wiedzieli, więc ja zachęcam, żeby będąc na Babiogórskiej Jesieni też pochodzić sobie po tym terenie. Tam się dzieje naprawdę mnóstwo bardzo fajnych rzeczy edukacyjnych dla wszystkich, bo i nieraz są działania, które my zaadresujemy do dzieci, okazuje się, że dorośli się super tam bawią, więc jakby i można się czegoś dowiedzieć i popróbować pewnych rzeczy i kulinarnie, ale też podziałać, po prostu spróbować coś zrobić własnymi rękami. Ja już mogę powiedzieć, że będziemy mieć bardzo fajną dziewczynę, Marlenkę, która ma zaledwie, nie chcę się pomylić, ale chyba 12 lat, która w tym roku zdecydowała się robić matanki. Więc ja na to stanowisko bardzo serdecznie zapraszam. Będzie pracować z panem Piotrem, który robi zabawki drewniane, które też mocno są osadzone tutaj w regionie, bo przecież Stryszawska jest zabawka drewniana wpisana na listę niematerialnego czy materialnego dziedzictwa ludzkości, a czeka sobie na wpis na UNESCO, więc bardzo, bardzo ciekawa sprawa. I zetknięcie po prostu z młodą edukatorką, bardzo młodą, która będzie piękne lalki matanki robić. Ale też, drodzy Państwo, będzie stoisko, na którym będziemy można zobaczyć rękawice furmańskie, które też czekają na wpis, bądź już są wpisane na listę UNESCO. Bardzo ciekawa umiejętność, a w naszym regionie już niestety nikt tego nie robi, więc no będzie parę takich rzeczywiście perełek, które będzie można sobie zobaczyć, a które na co dzień, tak jak mówię, w regionie nie ma do tego możliwości. Więc Babiogórska Jesień, raz, że scena festiwalowa, dużo muzyki, dużo tańca, to jeszcze wiele rzeczy po prostu edukacyjnych. I jakby to jest też ta książeczka, która będzie Magicy Babiej Góry, ona będzie do rozdania, też będzie sobie można ją bezpłatnie zabrać od nas i dowiedzieć się o tych ludziach, o których mówiliśmy więcej. Także wiele się dzieje rzeczy edukacyjnych. Nie, to wszystko naprawdę niesamowicie przekonuje. Ja tak w tajemnicy powiem od razu, że w trakcie rozmowy sprawdzałem sobie, czy ja mam wolne wtedy. I okazało się, że mam, więc możliwe, że to się pojawi. Szczególnie właśnie mnie zachęcają niesamowicie ci Węgrzy, którzy przyjadą, bo kultura węgierska jest troszeczkę inna od całej kultury europejskiej, bo to nie są do końca Europejczycy. A o tym można się dowiedzieć bezpośrednio od nich. No i przy okazji napić się palinki. Tak. Bo to też jest ciekawa ich kultura. No język zupełnie szalony, połamać go można, mówiąc nawet to słynne zdanie po prostu Polak, Węgier, dwa bratanki. Natomiast myślę, że no na tej płaszczyźnie zabawy, muzyki, tańca, myślę, że ten język nie będzie żadną przeszkodą, więc bardzo serdecznie zapraszamy na wszystkie działania, na konferencje też zapraszamy, znaczy przypominamy, że na konferencje trzeba się zarejestrować, bo to jest też to, co pan pytał, czy wzrasta zainteresowanie, nad samą konferencją wzrasta zainteresowanie, jak na przestrzeni lat sobie oglądamy i porównujemy, ile było osób jeszcze na konferencji, powiedzmy, nie wiem, 5-10 lat temu, a ile jest teraz, no to dlatego mamy rejestrację po prostu ludzi, bo jest rzeczywiście bardzo, bardzo duże zainteresowanie. Konferencja jest też transmitowana, więc kto fizycznie nie da rady, czy się nie zmieści, powiedzmy, na tej liście, no to ma możliwość sobie ją obserwować i dowiedzieć się. I też to, co widzimy, jakby jakie duże jest teraz zainteresowanie samymi wydawnictwami pokonferencyjnymi, kiedy wrzucamy i cieszymy się tym, że książka przyjechała, jeszcze jest pachnie drukarnią, już pojawiają się komentarze, że prosimy o wysyłkę, więc ta książka nie jest tylko dla mieszkańców, bo w przeszłości trochę tak było, że kto siedział w tej historii czy regionalizmie, no to był zainteresowany, część tych książek zostawała. Natomiast teraz faktycznie książka idzie bardzo szeroko też w świat i fajnie, że się ludzie odzywają, że wysyłamy, gdzieś tam idzie ta Babia Góra dalej, po prostu przybliża się do ludzi z innych regionów, więc w różnych tych działaniach widzimy, że zainteresowanie jest bardzo duże. I teraz tylko i wyłącznie z mojej strony zakończyć dzisiejszą rozmowę trzeba. Ja, proszę Państwa, wszystkich słuchających zapraszam właśnie na Redyk, czyli na Babiogórską Jesień, która odbędzie się w dniach 27-29 września tego roku w Zawoi.
I zapraszam wszystkich, ponieważ tegoroczny temat festiwalu to powrót do korzeni, który, jak wspominałem, wszyscy mamy gdzieś głęboko w sercach albo gdzieś na wierzchu serca. Ja mam akurat na wierzchu i mnie to bardzo niesamowicie cieszy. Jeżeli ktoś będzie miał dzień wolny, bądź na przykład cały weekend, to już sobie organizujcie noclegi. Jeżeli są jeszcze, to trzeba sprawdzić przez bookingi i różnego myślę, rodzaju inne kajaki. Znajdzie. powinno być. No i co, no mam nadzieję, że ja też zdobędę ten czas i w piątek będę miał możliwość przyjechać do Zawoi, żeby no troszeczkę się pobawić, a przy okazji posłuchać tego, co mądrzy ludzie mają mądrego do powiedzenia na temat rodzimej kultury Babiej Góry i okolic. Proszę Państwa, ja się nazywam Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa. Na moim gościem dzisiaj była pani Regina Wicher z Babiogórskiego Centrum Kultury.